Siemano, z tej strony lokalnie, ja jestem Sonic, za kamerą jest dzisiaj wyjątkowo Livin. I słuchajcie, jesteśmy dzisiaj w Warszawie na koncercie Skipa i AWGS-a, czyli zespołu Mięty. W zasadzie jaram się tym, że chłopaki grają się koncert i to jest jeden z wielu koncertów, na który ostatnio czekałem tak naprawdę. I cieszę się, że zdobywają coraz większą publikę, co pokazuje chociażby sold out na dzisiejszym wydarzeniu. I w zasadzie to chyba tyle, bo jest strasznie zimno i lecimy już do środka. Zacznijmy od takiego najważniejszego pytania, które nurtuje tak naprawdę całą społeczność. Dlaczego rap i skąd ksywka? On jest nieprofesjonalny, nie udzielę mu. Ja gadać wywiad teraz. Halo, proszę. Nie przeszkadzać. A dlaczego rap? Że co dlaczego rap? Ja nic nie rozumiem. Okej, teraz rozumiem żart. Jestem tak zmęczony, że dopiero teraz to do mojego łba dotarło. No świetnie. No to może ja, bo to proste pytanie, to sobie z nim poradzę. Ty będziesz te trudniejsze brać. Mięta to miał być tytuł naszego albumu pierwszego. Nie mieliśmy pomysłu na nazwę zespołu, w ogóle nazwa nie była brana pod uwagę. Mieliśmy się nazywać Skipi AWGS i album to miała być Mięta. No ale stwierdziliśmy, że w sumie czemu nie, czy to tytuł nam dosugerował w zasadzie, że spoko by było, jakbyśmy powalczyli o to, żeby jednak stworzyć zespół, a nie duet. No i nie wiem, namówił nas bez problemu w zasadzie i stwierdziliśmy, że dobra, Mięta w sumie spoko nazwa, Skip dodał H, wcisnął tam sobie, no i mamy coś swojego teraz, nowy byt, miętowy byt. Jakby to był nasz pierwszy koncert, gdzie byliśmy headlinerami, mieliśmy sold out stary. Pierwszy raz byłem i supportem, i headlinerem w życiu, w ogóle tak. Nadal na supporcie. Stary, i to, że ludzie znają teksty w ogóle? Ja generalnie no, do tej pory pomagałem Skipowi coś, tam podbijałem kilka słów, to tam. A teraz jakby nic nie musiałem mówić do mikrofonu, zaś tylko krzyczałem. Yes! Brawa! Brawa! Nie spodziewałem się takiego odbioru, aż takiego totalnie... Szczena fala po prostu śpiewanej, nie wiem, miłości? Może takie słowo, nie wiem. No może tak powiedzieć, no. Ty widziałeś, ile razy ja miałem po prostu minę w stylu... No, tak. Ale coś dzieje właśnie. Ja śpiewam i nagle wiesz... Za pierwszym razem, jak zagraliśmy audioportret, to ja musiałem zatrzymać, bo w ogóle to byłem, byłem przerażony. Nie planowaliśmy zatrzymywać audioportretu. Myśleliśmy, że Starbucks zaczniemy ze dwa razy, no bo pomyśleliśmy, że to może... Ale audioportret od razu zmietli nas na tym etapie. Ten bridge, stary, znają, rozumiesz? Ten bridge. Kurczę, dobra, ale się zajebiście. Nie, ale to jest właśnie zajebiste. Jest taka ogólnie jesteśmy zadowoleni. Mocne 2 na 10. W zasadzie fajnie, że przyszli. Albo i nie przerwa. Brakowało nam tutaj ozdoby, ale już jesteśmy. Jest z nami Mięta. Co powiesz o dzisiejszym koncercie? No. Ta płyta, stary, była pisana w ogóle w turbo smutnym i ciężkim etapie, jakby u mnie w życiu. Moim też, totalnie, jakby niespodziewanie, no dwa gruzy się spotkały w studiu i zrobiłem muzykę. I teraz, stary, nie wiem, życie zaczyna się układać coraz lepiej, coraz fajniej, mamy coraz więcej fajnych osób dookoła siebie. Zawsze się na przykład osobiście bałem tego, że wbiję w jakieś towarzystwo rapowe, które nie będzie aż tak miłe, tak szczere, tak dobrze życzyło, będzie taki, wiesz, nóż plecy i tak dalej.
Astero, naprawdę otaczamy się tak super ludźmi, tak fajną energią, że szok, że kurwa, kto wie, może następna płyta będzie szczęśliwsza? Może będzie bardziej... Wiesz, właśnie miałem podobną refleksję dzisiaj, że w zasadzie może nie trzeba iść w jakieś, wiesz, turbodramy i takie rzeczy, tylko właśnie dalej kontynuować, nie wiem, siać fajną energię i w zasadzie może nie trzeba jakiejś super filozofii do tego dokładać. Chyba tak się to zaczęło, to chcieliśmy przekazać i widać, że ludzie najwyraźniej jest zapotrzebowanie po prostu. Że chcą po prostu się dobrze czuć i jeżeli mogą się czuć dobrze jeszcze z nami, no to w ogóle mega, róbmy to dalej. Mordo, drogie rzeczy są fajne, ale jak masz z kim się dzielić? Mordo, odległe miejsca są fajne, ale jak masz z kim je zwiedzić? Mordo, drogie rzeczy są fajne, ale jak masz z kim się dzielić? Mordo, odległe miejsca są fajne, ale jak masz z kim je zwiedzić? Naprawdę jestem dumny z tego, że wam się udało i oby jak najwięcej... Udało to nie jest znaczy... dobre słowo. No dobra, to zmieńmy je. No, że fajny macie początek i żebyście to... Nie pielęgnujcie tego, róbcie co z tym chcecie. Bo właśnie mi się wydaje, że to jest, zresztą tak jak mówicie, moc jakby waszej dwójki, że robicie to, co chcecie, nie tak, że co pomyślą inni, coś tam, ej nie, bo to się przyjmuje teraz, klubowe klimaty, coś tam, róbcie co chcecie, wypierdolcie wszystkie numery, nagrajcie od nowa, jeżeli będziecie chcieli to zrobić, bo chyba to jest właśnie naprawdę moc tego wszystkiego, że to jest takie prawdziwe po prostu, szanuję i życzę wam jak najlepiej. Mam nadzieję, że się jeszcze gdzieś spotkamy w przyszłości i na jakimś koncercie, jeszcze w większym miejscu, ale i tak gratuluję sold outu, bo no naprawdę publika była super. Sorry, musiałem się... No i chyba to było na tyle, no. Fajno. Trzymajcie się, chłopaki, i powodzenia życzę. Dziękuję bardzo. Dziękuję za wywiad. Pozdrawiam Mięta. Serdecznie. Dzięki. Mięta, synek. Posto.